dzisiaj jesteśmy z Wami. Dlatego, że Was widzę, ale też, że mogliśmy tutaj przy tym stole się zgromadzić i świętować pamiątkę wieczerzy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ta pamiątka, ona ma bardzo złożone i bogate znaczenie. To, co dzisiaj było mówione, to, co bracia głosili, o tym, że wspominamy, co Jezus Chrystus uczynił dla nas, o tym, że umarł za nas, że dzięki temu jesteśmy zbawieni, że możemy narodzić się na nowo i żyć wiecznie, o tym, że Duch Święty wszczepia nas w ciało Chrystusa, jakim jest Kościół. I to jest podstawa. Podstawa tego łamania chleba. A ja dzisiaj chcę powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Tak jak powiedziałem, kiedy się nawracamy, kiedy zaczynamy wierzyć w Chrystusa, to Duch Święty szczepia nas w Kościół. Kościół nie jako budynek czy jakąś organizację zarejestrowaną w sądzie rejestrowym, ale Kościół jako zgromadzenie wszystkich chrześcijan, wszystkich narodzonych z ducha i z wody na całym świecie. Jako Kościół rozumiany jako ciało Pana Jezusa Chrystusa. Ale oprócz tego, że jesteśmy członkami ciała Pana Jezusa Chrystusa, Kościoła, który ma swoich przedstawicieli na całym globie ziemskim, to jesteśmy też członkami zboru chrześcijańskiego. W tym mieście, gdzie się schodzimy, tam, gdzie się zgromadzamy, to stanowimy część tej wspólnoty. Mamy ze sobą relacje, nawiązujemy jakąś więź. I ten stół, który tutaj praktykujemy, to nie tylko wspominanie, ale to też praktykowanie tej wspólnoty. I o tej wspólnocie chciałbym dzisiaj z Wami chwilę pomówić. Zdarza się, że odwiedzam wiele zborów, kiedy podróżuję, czy gdzieś przebywam. Miałem też taką przygodę, kiedy wszedłem na zgromadzenie chrześcijan. To było duże zgromadzenie, około 300, może 400 osób. I byłem gdzieś tak za 15 minut do rozpoczęcia. Sala była jeszcze prawie pusta. Zająłem miejsce w przedostatnim rzędzie. Potem w miarę upływu czasu zaczęły się schodzić osoby. Ktoś usiadł z lewej strony, ktoś usiadł z prawej strony. Potem wszedł jakiś mężczyzna, zajął miejsce w rzędzie przede mną. Kiedy przyszedł, przywitał się z tym, który siedział po lewej stronie, z tym, który siedział po prawej stronie i usiadł. Powiem Wam, no, potem rozpoczął się śpiew, głoszenie i zakończyło się zgromadzenie. Wszyscy wstali i wyszli. Ja też wstałem i wyszedłem. No, zaznaczam, że byłem po raz pierwszy tam, w tym miejscu. Nikt mnie nie znał i nie wiadomo było, czy może przechodząc ulicą ktoś zgubiony, niewierzący na przykład, zaciekawiony, prawda, co to za budynek, wszedł przez ciekawość. Być może tak. Mogło się zdarzyć kiedyś. Ale ci bracia i te siostry nie dowiedzą się o tym, bo po prostu nikt nie zamienił ze mną ani jednego słowa. I jest taka pieśń, tam była też śpiewana: Pan jest wśród nas. Refren tej pieśni był właśnie jakoś tak, że nie wiem, czy dobrze pamiętam, Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas, powtarzane jednym ciągiem. I ten tekst, on pochodzi z Ewangelii według Mateusza z 18 rozdziału. Osiemnasty rozdział, 20 wers. Pan Jezus wypowiedział
do swoich uczniów takie wspaniałe słowa. Ale bowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. I to jest wspaniała obietnica, obietnica, która wprowadza mnie w zachwyt. Bo kiedy wypowiadam ją bezwiednie, to ona tak jakoś brzmi, te słowa takie trochę oklepane. Ale kiedy się zastanowimy nad istotą tych słów, to jest to po prostu wręcz niewiarygodne i mnie osobiście wprowadza zachwyt i w sposób niezwykły mnie umacnia, że tam, gdzie się zgromadzamy, tam w sposób szczególny Pan Jezus jest pośród nas. Nie w sposób widzialny, nie w sposób fizyczny, ale mamy tę łączność z Nim, mamy tę więź. On nas widzi, słyszy i możemy kierować do Niego nasze słowa. I w wielu zgromadzeniach powtarza się być może: Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas. Ale te słowa, które wypowiedział Jezus Chrystus, one stanowią tylko jeden wers, jedno krótkie zdanie długiej wypowiedzi, większej całości. I szkoda, że nie czyta się całego fragmentu, a jedynie ten krótki wers, gdzie się nie wejdzie, tam słyszę: Pan jest wśród nas. A ja chcę dzisiaj z wami przeczytać pół tego rozdziału 17, abyśmy zobaczyli, co te słowa znaczą i do czego nas zobowiązują. Zanim wypowiemy: Pan jest wśród nas, co Pan Jezus chce nam powiedzieć? Bo powiedział dużo, a potem dodał, że kiedy się zgromadzamy we dwóch albo w trzech, to On z nami będzie. Ta obietnica, ta wspaniała obietnica jest częścią większej wypowiedzi. I ta wypowiedź zaczyna się już od pierwszego wersu. Zresztą będę czytał tylko i wyłącznie rozdział 18 Ewangelii Mateusza dzisiaj. Jest tu napisane tak. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak te dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. My widzimy, że to pytanie jest cały czas aktualne, bo my jesteśmy ludźmi. Kto jest największy? Kto jest najważniejszy? Chrześcijanie albo ludzie, którzy przyznają się do chrześcijaństwa, wymyślają sobie coraz jakieś szczególne ubrania, stroje, czapki, co jedna to większa, brody do samego pasa, jakieś ozdoby, tytuły, arcybiskup. Wszystko to, aby pokazać, że po wejściu do budynku od razu widać, kto jest tu najważniejszy, prawda? Ten, co z przodu tam siedzi i jest odziany w to wszystko. Ale to przenika też do zgromadzeń ewangelicznych. Też widzimy już inne stroje, rewia koloratkowa i inne ubiory, które mają zasygnalizować, kto tutaj jest tym przewodnikiem, prawda? Tym, do kogo się należy zwracać. Czy jakieś tytuły, ksiądz, który przecież pochodzi źródło słów od słowa książę. W dzisiejszych czasach ktoś godzi się na to, aby go tak tytułowano. Człowiek wierzący. To jest wszystko bardzo zaskakujące. I tutaj Pan Jezus Chrystus, zanim doprowadza nas do tego, do tej obietnicy, rozpoczyna od tego. Jeżeli chcesz być kimś ważnym w zgromadzeniu chrześcijan, to musisz się uniżyć. Jeżeli chcesz być najważniejszym, jeżeli chcesz po prostu
aby ludzie Cię szanowali, aby Bóg miał o Tobie dobre zdanie, to musisz służyć innym. To się przejawia w bardzo wielu rzeczach. Jest służba do wzięcia. Mniej zaszczytna i bardziej zaszczytna. Mniej na widoku i bardziej na widoku. Chcesz być ważniejszy? Weź tą skromniejszą. To jest rada naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest Boża rada. Postaraj się, aby Twój brat wygodniej siedział. Aby Twój brat łatwiej patrzył na ekran, co się wyświetla. Aby mógł on być bardziej uhonorowany w społeczności. My musimy sobie okazywać na każdym kroku szacunek i oddanie. Na każdym kroku. W tym, co mówimy, w tym, jak się ubieramy, jak się traktujemy, jak wypełniamy obietnice, które nawzajem sobie składamy. Do tego Pan Jezus nas obowiązuje. Jeżeli chcemy być ważni, jeżeli chcemy być w oczach Bożych uhonorowani, jeżeli chcemy posiąść to wszystko, to my musimy po prostu zrozumieć, kim Chrystus był, jak Jego służba na tej ziemi wyglądała i Jego naśladować. Nie dążmy do poklasku, nie dążmy do tego, aby nasza służba czy nasze uczynki były widoczne i chwalone przez ludzi wokół. Nie dążmy do tego, żebyśmy się jakoś szczególnie nazywali albo jakoś szczególnie ubierali, aby ludzie zobaczyli, że my w Kościele jesteśmy kimś ważnym. Przeciwnie, my się musimy uniżać, również w pewnym sensie przed braćmi i siostrami w zgromadzeniu. Nie tylko przed Bogiem, ale również uważam przed braćmi i siostrami. Czasami może trzeba ustąpić, jeżeli nie chodzi o ustępstwo w sprawach wiary. Czasami może trzeba odpuścić. Czasami może trzeba zamknąć swoje usta, bo może brat ma dzisiaj gorszy dzień, a jutro zrozumie swój błąd. Ale o tym jeszcze będę mówił. I czytamy dalej. Bardzo ciekawy tekst. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Wiara światło z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Już to trudne jest do zniesienia, jeżeli my nie służymy innym. Jeżeli nie staramy się umacniać braci i siostry w wierze. Jeżeli my nie dbamy o dobro duchowe innych. Już to jest trudne do zniesienia. Ale zdarza się. To jeszcze można znieść. Ale musimy w sposób szczególny zwracać uwagę. Jest to napomnienie Pana Jezusa Chrystusa. No gdyby dzisiaj jakiś mówca wystąpił w dzisiejszych zborach z takimi słowami od siebie, lepiej by było dla ciebie, żebyś sobie kamień młyński do szyi przywiązał, to nie wiem, co by z tym kaznodzieją zrobili. Tak, zobaczcie, jakie Pan Jezus tutaj słowa używa. Jak On nas chce przed tym ustrzec. Jak On nas chce przed czymś ostrzec i odciągnąć od czegoś. Że my w zasadzie powinniśmy dążyć do dobra duchowego innych ludzi. Ale jeżeli już nie możemy, to musimy szczególną uwagę zwrócić na to, na fakt, czy my przypadkiem z cudzej wiary nie osłabiamy. Bo co to znaczy zgorszyć? To znaczy osłabić cudzą wiarę, odciągnąć kogoś, spowodować jego upadek, zniechęcenie. I może ktoś pomyśli sobie, że to wielkim heretykiem trzeba być i głosić na jakichś stadionach jakieś wielkie herezje i wydawać miliony egzemplarzy swoich książek, żeby kogoś zgorszyć. Nie. Powiem wam taką jedną historię. Jeden z braci usługujących, chyba starszy pewnego zboru, on zaprosił do siebie na obiad po prostu pewną rodzinę. Żona ucieszyła się, nagotowała, napiekła, przygotowała, wszystko. Nie przyszli. Nie zadzwonili. Nie powiedzieli.
tak by to coś kosztowało. Zachęcające czy zniechęcające? Powiem wam, nie trzeba być wielkim heretykiem, żeby doprowadzić do upadku sławy sumienia drugiego człowieka. Ten brat się ostał, bo on był ugruntowany w swojej wierze. On był po prostu już z długoletnim stażem wiary, był też takim silnym mężczyzną. Ale zapewniam was, czasami niewiele trzeba, aby pozornie coś małostkowego naruszyło spokój sumienia i po prostu wiarę drugiego człowieka. Strój. To jak się ubieramy na zgromadzeniu, ale też na ulicy jak chodzimy. Dzisiaj brat tutaj mówił o tym listku figowym w sensie duchowym, ale też w sensie cielesnym pomyślcie. Czy ten, w cudzysłowie, listek duchowy nie będzie gorszył braci i siostry, którzy są tutaj zgromadzeni? Fryzura. No, fryzura jest wyrazem tego, co chcę zakomunikować światu. Czy ja chcę w skromności nie wyróżniać się? Czy ja chcę pokazać, że mam pieniądze na dobrego fryzjera i mam dobry gust i znam się na modzie dzisiejszego świata? A może chcę zakomunikować jakąś przynależność do jakichś poglądów, do jakichś ugrupowań, czy tego rodzaju. No głównie młodzi ludzie mają. Taka młodzież, ona chce jakby, ma taką silną potrzebę przynależności, a te młodzieżowe jakby grupy, one zwykle no, też się starają upublicznić to, co wyznają, co, w co wierzą w zasadzie, no tak, w co wierzą. Więc ubiór, strój. Inne rzeczy, to co mówię, to jak się odzywam. Czytałem na blogu jednego z pastorów, jako antyświadectwo i przestrogę. Ktoś właśnie prowadził, nie ważne kto, bo to chodzi o zasadę, a nie o wytykanie palcem kogoś. Więc przedstawił się, jestem tam pastorem tego czy tamtego. Moje hobby to jest teologia, seks i boks. Teologia, nic, po prostu on, kierując swoje przesłanie do młodzieży, pomyślał sobie tak, że przez taki luz, przez taką nonszalancję, on zaimponuje tym, prawda, którzy tam będą czytać to wszystko i przez to może jego przesłanie będzie bardziej, więc takich słów używał, też pisząc to, jak on się wypowiada, to też tak, przez taki luz na ludzie wszystko, żeby, więc może jego intencja była dobra, nie wiem, że nie chciał barier stwarzać z młodzieżą, że chciał być tacy, jak może wziął sobie do serca to, co Święty Paweł mówi, że dla Żydów jestem Żydem, dla pogan stałem się, tak? To może on w ten sposób pomyślał, no, dla tych, którzy takiego języka używają i tak mówią na co dzień, to też tak. Ale zastanówmy się, komu on chwałę przyniósł tymi słowami i komu on chciał zaświadczyć i o czym chciał zaświadczyć. Bo może jego uczeń za parę lat pomyśli, że ten to już stary wapniak jest i jeszcze bardziej ten swój język ubarwi, żeby trafić do bezbożników. A przecież my mamy przyciągać ludzi do siebie i nakłaniać ich, żeby oni charakter Chrystusa przyjmowali i z nas też w pewnym sensie brali wzór i zachętę do tego, aby podążać za Chrystusem, a nie my jako chrześcijanie mamy się upodabniać do świata, aby ten świat zechciał za nami podążać. Zgorszyć można szorstkością, nieuzasadnioną, bo czasami pewna stanowczość w głosie jest Boża, ale zdarza się też szorstkość nieuzasadniona, która może osłabić sumienie naszych braci, nieuprzejmość.
Więc Pan Jezus Chrystus chce, abyśmy prześwietlali nasze życie. Oczywiście my nigdy nie będziemy doskonali i często się będziemy borykali z różnymi problemami. Ale Pan Jezus chce, żebyśmy prześwietlali to nasze życie i zastanawiali się, czy ja służę moim braciom, a jeżeli nie, to przynajmniej, czy ja czymś ich nie gorszę. Przez ubiór, strój, przez fryzurę, przez to, co mówię, przez to, jak się zachowuję, przez to, co im obiecuję i czego nie wypełnię. Przez to, czy przychodzę na zgromadzenie o czasie. Czy może w nieuzasadnionych przypadkach, bo oczywiście, że się może zdarzyć, prawda? To wszyscy rozumiemy, ale może w kratkę chodzę, albo kiedy się wyśpię, to wstaję. Ale czytajmy dalej ten fragment. Bo robi się coraz ciekawszy. Od 10 wersetu będę czytał. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Żadnym z tych małych. Już w niektórych zgromadzeniach bez wyższych studiów teologicznych nie dopuszcza się braci do możliwości podzielenia się Słowem Bożym na zgromadzeniu. I widzimy potem koniec tych wspólnot. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkała się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się udają odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię słuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch albo trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tak więc już widzimy kolejne zdarzeń. Uważajcie siebie za niższych i mniej ważnych od innych braci i sióstr. Dołóżcie wszelkich starań, abyście przypadkiem nie byli powodem osłabienia wiary drugiego człowieka. A teraz trzecia wypowiedź Pana Jezusa. Trzecia wypowiedź Pana Jezusa. Jesteśmy zobowiązani do pomagania sobie w kłopotach duchowych. To jest też przejaw zboru chrześcijańskiego. Dlaczego jesteśmy zobowiązani do tego? Dlaczego Bóg na to taki obowiązek na nas nałożył? Odpowiedź jest w tym tekście. Ponieważ Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bóg nie chce. Bóg patrzy, jak patrzy na to zgromadzenie, to nie chce, aby ktokolwiek się oddalił od Niego. Nawet na krok. Dzieci to już rozumieją. Jak jeździłem w szkole podstawowej na wycieczki szkolne, to w autobusie, tam w wujkach siedzieliśmy, w autobusie wychowawczyni zawsze mówiła: każdy pilnuje swojego sąsiada. I potem po powrocie do autobusu z powrotem każdy patrzy, czy jego sąsiad też wrócił. Dzieci są uczone w szkole podstawowej, aby zwracać uwagę, czy ten jego kolega, który siedział koło niego, gdzieś nie powędrował za daleko. I tak jest, tak powinno być w zborze. My powinniśmy zwracać uwagę na siebie, czy ktoś z nas się przypadkiem nie oddalił. Bo ktoś mógł skorzystać z niewłaściwego zaproszenia, gdzieś sobie potańcować za dużo, albo coś takiego. My powinniśmy patrzeć na to, zwracać uwagę, jak żyje mój brat, co w jego duszy w ogóle
gra, może jakiś smutek, może jakaś gorycz się w jego sercu wytworzyła. My nie mamy zawodowych duchownych, którzy po prostu jeden na 500 osób albo na 3000 i po prostu jak w kinie, prawda, przychodzi się do zgromadzenia, siada się, jeszcze tylko popcornu brakuje i po prostu, co ten człowiek może wiedzieć, to my jesteśmy powołani do tego, nie zawodowy duchowny, nie jakiś profesjonalny duszpasterz, ale Bóg nas upoważnia do tego, abyśmy patrzyli, co gra w sercu mojego brata czy mojej siostry. Czy przypadkiem jakaś gorycz, czy przypadkiem jakieś zniechęcenie, a może jakieś poważniejsze rzeczy, które już mogą być dla niego bardzo niebezpieczne. Tu Pan Jezus mówi, jeśli by zgrzeszył brat twój, idź. Idź to znaczy idź, a nie siedź. Tak? Jest zasadnicza różnica między idź a siedź. Więc tu jest napisane idź. To znaczy, to wymaga pewnego wysiłku i aktywności z mojej strony i kosztów. Myślicie, że nie? To też to są koszty. Idź. To jest koszt, który trzeba zapłacić. Z troski o to i z tego zrozumienia, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Idź. A potem upomnij go sam na sam. Nie stropuj go. Nie wyżywaj się nad nim. Nie sprawiaj atmosfery, w której będzie czuł się skrępowany, w której zostanie pogrążony, w której odczuje twoją wyższość, ale idź, upomnij go. Zwróć mu uwagę. Duchu łagodności. I myślę, że nie bez przyczyny to się dopiero tutaj na trzecim miejscu znajduje. Najpierw było, uważajcie siebie za ważniejszych. Uważajcie innych za ważniejszych od siebie. Potem było, abyście przypadkiem nie dali komuś zgorszenia, a dopiero teraz Jezus mówi, idź i upomnij go. Bo jak ktoś tych pierwszych rzeczy nie zrozumiał, to też nie ma predyspozycji, nie ma kwalifikacji do tego, żeby iść i upomnieć kogoś. Więc najpierw trzeba zrozumieć to pierwsze, a dopiero potem mamy papiery na to, żeby iść i upomnieć kogoś. A jeśli by nie usłuchał, zabierz kogoś do pomocy. A jeżeli i tego nie usłuchał, powiedz zborowi. Niech zbór go upomni. A jeżeli nie usłucha, to niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. My nie wiemy, czy ten człowiek jest poganinem i celnikiem. Ale mamy prawo tak myśleć o tym człowieku. Nie wiem, jaki będzie los takiego człowieka, co się z nim stanie. Może by się w ostatnią minutę śmierci jakoś opamięta, coś tam. Nie nasza to rzecz. Ale Bóg nam daje prawo, dał nam takie prawo po prostu, że mamy prawo myśleć o kimś, że jest poganinem albo celnikiem. Odpowiedzialność za brata i siostrę wyraża się w słowach idź. I to nas Bóg zobowiązuje, nas jak tutaj siedzimy, każdego z osobna, tych, którzy oczywiście zrozumieli to pojęcie łagodności, nas zobowiązuje do tego, aby zatroszczyć się, aby odwiedzić. To skąd ja mam wiedzieć, czy mój brat zgrzeszył? Jak tam ten obraz, który przytoczyłem na początku, prawda? Jak się ludzie schodzą i się rozchodzą, nikt na nikogo nie zwraca uwagi. No to jeżeli my się nie odwiedzamy, jeżeli my się nie znamy, jeżeli my ze sobą nie rozmawiamy, to skąd my mamy w ogóle wiedzieć, co kto w życiu przeżywa? Czy ktoś potrzebuje zachęty? Może ktoś potrzebuje modlitwy? Może ktoś potrzebuje porady? Albo po prostu, żeby przy nim posiedzieć tego dnia. Ale też w tym nie chce Bóg, aby ktokolwiek zginął. Mi się i ta przypowieść o tej owcy, kiedy pasterz zostawia, aby iść, mi się też wydaje, że tutaj jest takie pobrzękiwanie w pewnym sensie tej odpowiedzialności za tych, którzy są wokół. Żebyśmy też od czasu do czasu jako zbór byli przejęci po prostu stanem duchowym tego miejsca, w którym nam przyszło egzystować tutaj na tej ziemi. Ja wam powiem, że
Oczywiście większość ludzi odrzuca to przesłanie Ewangelii, ale od 11 lat, jak pełnię swoją służbę, jakoś tak łaska Boża sprawiała, że zawsze znajdowali się ludzie, którzy wykazywali jakieś zainteresowanie. Teraz w piątek zadzwoniła do nas pewna pani z okolic i mówi, słyszałam, książkę rozdajecie za darmo. Rozdajemy. Podała adres, żeby jej przysłać. A to na pewno za darmo. Na pewno za darmo. To ja jeszcze swoim koleżankom dam wasz numer telefonu. Więc jakby czasami się zdarza, że już ktoś jest przygotowany. Ja nie wiem, czy ten człowiek się nawróci. To już nie nasza rzecz. Nasza rzecz to jest udostępnić. Ale w tym morzu ludzi, którzy są obojętni, którzy są niechętni, są gdzieniegdzie jednostki, które są już przygotowane, które są zainteresowane. I jaki oni mają wybór? Kościół katolicki, Świadków Jehowy? Tylko taki? Nic więcej? My musimy być w tych miejscach, kiedy oni będą szukać po prostu Słowa Bożego. Bo my nie jesteśmy w stanie zbawić kogoś. Naszym krasomóstwem czy jakimiś akcjami to daremne wysiłki. Ale obwieścić, powiedzieć i odpowiedź na nich, kto jest gotowy, kogo Bóg przygotował, którego serce już jest otwarte na tą Ewangelię. To jest nasza odpowiedzialność. Ja sam powiem wam, tam w tej wsi, gdzie mieszkałem, to chyba mam mizerne szanse, ale wyjechałem na studia do większego miasta i tam znalazł się właśnie taki człowiek, który krążył, głosił. Ja go wpuściłem, był taki natrętny trochę, wpuściłem go posłuchać, że mówię, że jak najszybciej wyszedł, bo już mnie nudziło to, co on mówił tam o jakimś piekle, coś tam wspominał, nic mnie tym nie interesowało. On mówi, że Bóg tam dla potrzebujących. Ja nie byłem potrzebujący. Ja miałem wszystko, co dopiero co mi przyjęli na studia. Bo rodzice mi maluka kupili, to już w ogóle szał radości. Niczego nie potrzebowałem, co mi tutaj jakieś zapotrzeby. Ale w końcu mówi takie słowa, no tutaj, bo po akademiku tam usługiwał. No tutaj tak, człowiek taki wykształcony, to przynajmniej raz w życiu powinien Biblię przeczytać. Człowiek wykształcony, jak sobie pomyślałem, no ma rację, tak, powinien chociaż raz w życiu przeczytać. I potem gdzieś tam się przechadzałem w księgarni, mi się to przypomniało. Oczywiście ja wtedy myślałem sobie, że powinien przeczytać Biblię, Koran i te wszystkie, żeby tak nabrać takiej kultury i tak się orientować w świecie, prawda, tak rękę na pulsie trzymać w tych wszystkich wyznaniach i religiach. Wziąłem tą Biblię, kupiłem sobie i Słowo Boże mnie zbawiło. Słowo Boże mnie zbawiło. I zobaczcie, nie potrzeba zespołu muzycznego na perkusji takiego, który tam będzie. Nie potrzeba mówcy z Ameryki ściągać. Prosty, taki nieokrzesany trochę. Dobrze by było, żebyś Biblię przeczytał. Takie słowa. I tak jak mówię, zachęcam was, bracia i siostry, byście nie ustawali w tej modlitwie. Boże, uczyń mnie takim świadectwem w tej miejscowości, gdzie ja po prostu mieszkam i funkcjonuję, aby po prostu był tym świadectwem i był tym użytecznym narzędziem dla Ciebie, żebym poczuł tą odpowiedzialność. Nie tylko za swoją społeczność tutaj, ale też za innych, którzy są w oku. I 19 wers. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. To jest ta siła modlitwy z Bogu, którą tu Pan Jezus Chrystus nam przedstawia. Kiedy my się schodzimy, kiedy my wspólnie uzgadniamy, mamy tę pewność, że Bóg nas wysłuchuje. Nie zawsze dla naszego dobra dostajemy to, co byśmy chcieli, bo po prostu Boża mądrość kieruje tym wszystkim, żebyśmy się siebie nie pogrążyli. Ja sobie tak samo o sobie myślę, że jakby mi Bóg dał za każdym razem to, co ja go proszę,
to by mnie już tutaj między wami nie było chyba. To byłoby tragiczne w skutkach dla mnie. I to każdy sam może swoje serce zbadać. Ja powiem wam, że ale nawet to już sama ta modlitwa zboru przemienia serce i uzdatnia nasz umysł do tego, aby pragnąć tych rzeczy, które są Boże. I takie pytanie, kiedy też w swoim domowym zaciszu, kiedy ja się ostatni raz modliłem o swoje zgromadzenie, o swój zbór? Kiedy ja ostatni raz modliłem się o swoich braci i siostry? Czy może umawiam się z siostrami, że we trzy albo w cztery, czy bracia z braćmi, będziemy się na przykład modlić przez tydzień o jakąś rzecz, która jest szczególnie paląca w danym momencie? Tutaj Pan Jezus nas do tego zachęca i nas napomina. I widzicie, dopiero po tych słowach traktujcie innych za ważniejszych od siebie. Tak? Po drugie, nie powinniśmy dawać żadnego powodu do zgorszenia. Po trzecie, jesteśmy odpowiedzialni czy zobowiązani do pomagania sobie w kłopotach duchowych. My, jako cząstki tego ciała, jesteśmy odpowiedzialni za innych, a nie za zawodowy duchowny. I w końcu zachęcam nas do modlitwy razem, po uzgodnieniu, o siebie nawzajem. I teraz następuje ta obietnica, gdzie dwaj albo trzej się zgromadzają, tam jest Pan pośród nich. Ten stół, który tutaj stoi, to jest bardzo doniosłe wydarzenie, ważne wydarzenie. Ale jeżeli zapomnielibyśmy przez chwilę o tych napomnieniach Pana Jezusa, to w pewnych wypadkach On się może stać nieznaczącym symbolem. Bo Jego się praktykuje na całym świecie, miliony ludzi. Ale w większości przypadków to już chyba takie przyzwyczajenie może jest. Ale jeżeli my sobie weźmiemy to do serca, to on nabiera znaczenia. Kiedy ja ze swoim bratem przełamuję ten chleb, to ma inne znaczenie. Kiedy ja w sercu czuję tą odpowiedzialność za niego, za jego stan, za jego duszę. Zbór to nie jest budynek, ale to jest wspólnota ludzi, którzy właśnie są za siebie odpowiedzialni i pielęgnują tą więź, tę wspólnotę. I chciałbym was właśnie z tym przesłaniem dzisiaj pozostawić, abyście w tej społeczności trwali, abyście się w tej społeczności umacniali, żebyście tę odpowiedzialność za siebie nawzajem odczuwali i jakby karmili się tym słowem Pana Jezusa, które w tym 18 rozdziale było wyrażone.